Co jest bardzo istotne, to to, że aby sprzedawać tego typu szkolenia, należy się wyspecjalizować w czymś i też stać się dominatorem na rynku. I troszeczkę o tej dominacji na rynku ja tobie teraz powiem, z tego względu, że to jest bardzo ważny punkt, który powoduje to, że jest możliwy tylko właśnie przy silnej marce osobistej, tak? Czyli przy wizerunku eksperta, wizerunku lidera branży, tak? I teraz tak, co tutaj chciałem ci powiedzieć? Osoba, która wchodzi w jakąś niszę i zaczyna dominować nad innymi, czyli jest tak zwany, to jest tak zwany dominator rynku. Co to jest istotne, to, czy jest w ogóle miejsce na tym rynku. I teraz chciałem ci odpowiedzieć na to pytanie bardzo konkretnie. To znaczy, tak jak wcześniej wspomniałem, wiele osób powiedziało, mówiło kiedyś mi, że kiedy ja wchodziłem na rynek, to już były osoby, które zajmowały się taką rzeczą, taką rzeczą, taką rzeczą. Ja wtedy świadomie czy nieświadomie, nawet nie zwracałem uwagi na moją konkurencję wtedy, tylko robiłem swoje. Tak, szłem mocno do przodu, robiłem swoje szkolenia, nie patrzyłem się na to, co robili inni. I dzisiaj z perspektywy czasu powiem ci, że nie ma znaczenia, kto dzisiaj jest na rynku. Znaczenie ma to, w czym ty chcesz zdominować rynek. Jeżeli ty się z czym specjalizujesz, nie wiem, może, nie wiem, prowadzisz jakieś konsultacje, może szkolenia, może zajmujesz się marketingiem sieciowym, partnerskim, może masz jakąś firmę, sprzedajesz coś w swojej firmie, jakieś produkty. Znaczy możecie mi napisać, co sprzedajecie, napiszcie mi, co sprzedajecie, jakie produkty sprzedajesz, albo czym się zajmujesz, w jakiej może branży, albo co sprzedajesz, to wtedy ci powiem, troszeczkę ustosunkuję się do twojej branży, tak? Czy sprzedajesz jakieś produkty fizyczne, usługi może, czy działasz w jakiejś branży marketingu, czy w ogóle na razie nie działasz, szukasz jakiegoś pomysłu na biznes, szukasz jakiegoś rozwiązania, daj mi proszę znać, w jakiej branży działasz. O, branża farmaceutyczna tutaj widzę, branża Forex, auta, okej. Okay. Wynajem aut, dobra, programy partnerskie z drób, popatrzcie się, jakie mamy osoby z różnych branż, tak? Ja, kiedy startowałem, też szukałem dla siebie jakiegoś takiego rozwiązania na tym rynku i potem ci pokażę dokładnie na przykładzie, jak ja wystartowałem, dokładnie zobaczysz to na zdjęciach, dokładnie zobaczysz to na efektach, jak to wyglądało u mnie. Natomiast to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, że nie ma znaczenia, ile osób jest w danej branży działa, ponieważ za dzień, za dwa, za trzy, każdego dnia ktoś osiąga pełnoletność, każdego dnia ktoś zaczyna szukać jakichś rozwiązań z jakiegoś rynku, z jakiegoś zakresu. Każdego dnia, tu jak ostatni komentarz rzucę, ktoś, nie wiem, ma, wchodzi w nie wiem, ma maturę, zaczyna, potrzebuje korepetycji, nie wiem, z fizyki, z matematyki, tak? Więc tutaj do tego się stosuję, bo to jest jeden z takich komentarzy. Tutaj ten rynek jest nieograniczony. W zasadzie, gdybym ja dzisiaj miał wejść, chociażby się czepić tej korepetycji, tej matematyki, to uważam, że w bardzo szybkim czasie mógłbym zdominować tutaj rynek. Oczywiście ja się na tym nie znam w tym momencie, na tym rynku, na sektorze. Nie zmienia to faktu, że mógłbym się tego nauczyć. Nie zmienia to faktu, że mógłbym wejść na ten rynek i z umiejętnościami, czy też rzeczami, które za chwilę ode mnie usłyszysz, mógłbym zdominować tutaj tą branżę, wykorzystując proste rzeczy związane z promocją. Natomiast co jest bardzo istotne i to jest taka prawda, którą chciałbym, abyś zapisał i to jest kluczowy element. Ja ten element początkowo nie rozumiałem, kiedy mi o nim mówiono w 2013 roku, a nawet tak naprawdę zastanawiam, czy mi o nim mówiono. Ja wtedy tego nie rozumiałem, ale po wielu, wielu miesiącach, wielu, wielu latach działania chciałem ci powiedzieć całą prawdę o budowaniu swojej marki, tak? Tego ci nie powiedzą często ludzie, tych trzech zdań, które za chwilę do mnie słyszysz. Być może często tego nie usłyszysz, ja teraz chciałem ci kawę na ławę położyć, w jaki sposób ty możesz być przed innymi osobami, które być może myślą, że się na czymś jeszcze nie znają, być może myślą, że nie są jeszcze najlepsi, żeby robić pewne rzeczy, być może myślą, że jeszcze, ja często spotykam ludzi, którzy mówią, że wiecie, ja bym z czymś wystartował, ja bym robił jakieś webinary, przekazywałbym jakąś wartość, zacząłbym coś ciekawego robić, no ale nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze czegoś mi brakuje, jeszcze brakuje mi tego szkolenia, jeszcze brakuje mi takiego elementu, jeszcze muszę się doszkolić, jeszcze wiem, że są lepsze osoby i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co, to wszystko jest prawdą, natomiast to nie ma totalnie znaczenia, ponieważ cała prawda jest o budowaniu marki jest taka, że nieważne jest, jaka jest rzeczywistość, nieważne jest, w jaki sposób postrzegają nas odbiorcy. Ważne jest, nie musisz być dzisiaj celebrytą biznesowym, nie musisz być najlepszy, nie musisz dostarczać najlepszą jakość dzisiaj na rynek. To nie ma totalnie znaczenia, tak? Najważniejszą rzeczą, jaka dzisiaj jest, tak, co jest najistotniejsze, to jest to, żeby odbiorcy myśleli, że jesteś najlepszy.
żeby ludzie myśleli, że to, co robisz, że jesteś po prostu najlepszy w tej branży. Zaczynasz wtedy działać zgodnie z wykreowanym wizerunkiem, co w efekcie może uczynić cię najlepszym. Ja tak zacząłem robić w 2013 roku, czyli budowałem efekt na efekcie, gdzie pokazywałem pewne rozwiązania, które zastosowałem u siebie. Czy ja wtedy byłem najlepszy w branży? Nie, ale wytworzyłem wtedy już, w 2013 roku, wizerunek eksperta w rzeczy, którą też dopiero poznawałem poniekąd. Za chwilę ci to dokładnie pokażę, jak to wyglądało, jak były tego efekty, tak? Na czym się dokładnie skupiłem. Natomiast prawda jest taka, że nie ma znaczenia, jaka jest rzeczywistość, nie ma znaczenia, czy ty jesteś dzisiaj najlepszym korepetytorem, najlepszym sprzedawcą, masz najlepsze samochody, na przykład czy tam jesteś najlepszy na Forexie, tych samochodów. To nie ma dzisiaj znaczenia, czy ty sprzedajesz najlepsze samochody na rynku, czy te samochody twoje z twojego salonu, skąd ty sprzedajesz, są, nazwijmy to, no nie wiem, ty od siebie się nie psują, nie ma totalnie znaczenia. Znaczenie ma, jak ty kreujesz siebie, co inni o tobie będą mówić. To ma znaczenie tylko i wyłącznie, tak? Ja tak zaczynałem, natomiast takie, jeżeli chciałbyś wiedzieć, jakie są takie elementy, które wspierają tego typu jakby dążenie do budowania marki, to takimi elementami, to też będziemy rozbijać na inne spotkanie, na czynniki pierwsze, ale tylko ci wspomnę, że metody na budowanie takiego efektu jest prowadzenie właśnie webinarów, prowadzenie szkoleń, konferencji, bycie zapraszane przez inne osoby. Dla przykładu, jeżeli są jakieś, przykład, nie wiem, może jest tam ktoś z branży tutaj był, no branża farmaceutyczna, to nie jest moja branża, ale na pewno są jakieś takie spotkania, na pewno są celebryci w tej branży, więc jeżeli ktoś się połączy z celebrytą, zrobi jakieś spotkania, konferencje, czy tam, nie wiem, są jakieś znane osoby w branży samochodowej, ja tam kiedyś oglądałem jakiś top, coś tam z samochodami. To są techniki i sposoby, w jaki sposób można budować swoją jakby markę, ale o tym dzisiaj też nie mówimy, bo dzisiaj nie będziemy stricte mówić o budowaniu, dzisiaj powiem o projektowaniu marki, tylko pokazuję ci tutaj, w jaki sposób możesz sobie to wzmocnić, ten efekt, tak? Nagrywanie wideo i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które mogą wzmocnić efekt, prowadzenie bloga eksperckiego, dominacja, jeżeli chodzi o kanały social mediów i tak dalej, i tak dalej. Te zabiegi po prostu sprawiają, że jeśli ty nie czujesz się celebrytą, to inni mogą zacząć ciebie tak postrzegać, tak? To są zabiegi umacniające twoją markę, czyli nie ma znaczenia, jaka jest rzeczywistość, to ty dzisiaj zapamiętaj to, totalnie nie ma znaczenia, czy dzisiaj jesteś, w którym miejscu ty życia jesteś, nie ma totalnie znaczenia dzisiaj, czy ty jesteś najlepszy na świecie z jakiejś kategorii, czy nie ma, to totalnie nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko i wyłącznie, jakie jest wyobrażenie innych ludzi, zewnętrznego środowiska do ciebie, na to, co ty robisz. A żeby wyobrażenie twojej osoby, tego, co ty robisz, było dobre, to musisz stosować zabiegi umacniające. A takimi zabiegami umacniającymi jest między innymi właśnie to, co przed chwilą tobie powiedziałem. I powiem teraz dokładnie tobie na przykładzie, jak to wyglądało u mnie. Ja jako człowiek z małej wsi, nazwijmy to, i to tak dosłownie, bo jakbyś zobaczył u mnie za oknem, to mam u mnie taki las i cisza i spokój, dlatego też mam czasami zły internet u mnie w domu, tutaj gdzie jestem, z tego względu, że no najprościej w świecie, no nie ma tu dobrego internetu przez te lasy, góry i tak dalej. Na mojej wiosce gdzieś 11 domów, no teraz się dobudowały gdzieś tam jakieś inne. Natomiast do czego zmierzam? Kiedy ja zaczynałem w 2013 roku, to miałem tą przyjemność, startowałem nie od zera. Miałem o tyle łatwiej w życiu wtedy, wystartowałem z 6-cyfrowym minusem. Na koncie było powyżej 100 tysięcy złotych, 150 tysięcy złotych na minusie. Wtedy gdzieś tam w 2012, pod koniec 2013 zamykałem swoją działalność gospodarczą, to były restauracje, pizzerie, puby, wtedy prowadzone z żoną w branżę, weszliśmy, której w ogóle się nie znaliśmy, gdybym ja wtedy wiedział o tych rzeczach, które wiem dzisiaj, zupełnie inaczej bym to poprowadził, natomiast wtedy startowałem od totalnego nie zera. Jak dzisiaj ktoś mi mówi, że on nie może zbudować swojej marki, albo dzisiaj mi ktoś mówi, że on, nie wiem, nie może zacząć, ponieważ nie ma pieniędzy, to ja tobie chciałbym po prostu najprościej w świecie powiedzieć to, że to jesteś w dobrej sytuacji, tak? Jesteś w dobrej sytuacji, bo ja startowałem od totalnego zera, czyli nawet nie mogłem pokazać efektów jakichś tam finansowych, czy też mogłem, nie mogłem, bo po prostu wszystkie pieniądze były oddawane do komarników. To jest inna historia, a o tym dzisiaj nie będę dokładnie opowiadał, chciałbym, żebyś o tym wiedział. I wtedy w 2013 roku zacząłem budować swoją markę, co spowodowało w bardzo krótkim czasie, w ciągu miesiąca, dwóch, tak? Następujące historie, tak? Następujące historie. To są przykładowe zdjęcia, które to jest z 2014 roku. Jeden z projektów, które zresztą do dzisiaj mam z tego projektu dochody,
do dzisiaj korzystam z tych usług, z tego projektu, jakieś tam zwycięstwo na tym, na jakieś tam zwycięstwo, jakieś tam konkursie. To jest bodajże też w 2013 rok, bodajże albo 14, już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było, kiedy pierwsze moje wystąpienia w zakresie też marketingu internetowego do, nie wiem, to było u ludzi na tej sali, ale 200 było na pewno, nie wiem, może nawet więcej było, nie pamiętam teraz, jak to wyglądało, to były stare lata. I te wszystkie rzeczy pozwoliły mi później na zbudowanie tam swojej marki, czyli efekty w tych projektach, które miałem wcześniej, spowodowały to, że zacząłem budować swoją markę, taką osobną markę, to jest marka Akademia Milionerów, która zresztą jest do dzisiaj, działa i funkcjonuje i ma się świetnie. Natomiast dzisiejszy webinar prowadzę w ramach, nazwijmy to, drugiego projektu, który realizuję, czyli Expert Clubu, natomiast to jest moja gdzieś tam prywatna marka. I zacząłem od totalnego, nazwijmy to, zera, budować społeczność wokół siebie ludzi. Oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu ja wiem, że część z tych ludzi już z nami nie ma, część z tych ludzi po prostu gdzieś poszła w innym kierunku, część z tych ludzi po prostu znalazła inne rozwiązania na swoje życie, natomiast część z tych ludzi została, z część z tych ludzi musimy świetnie sobie działamy dalej, tak, i jakby funkcjonujemy, albo co najmniej się przyjaźnimy, kolegujemy się, niekoniecznie robimy ze sobą jakieś biznesy. Tak to wyglądało u mnie. 2014, 13, 15, później rok, to był kolejny, nazwijmy to, jakieś sukcesy, kolejne jakieś tutaj dyplomy. Ja tutaj nie mam tego wszystkiego wrzuconego, ale tutaj mamy jakiś tam certyfikat uznania, zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. I to ja wtedy zacząłem robić, co też wam tobie dzisiaj powiedziałem, czyli to, co ja dzisiaj ci pokazuję, to nie jest to, co ja sobie wymyślam, tylko ja dokładnie zacząłem od tego robić, tak? Zacząłem najprościej w świecie robić swoje webinary, zacząłem występować publicznie, to jest też 2013 rok, jakieś pewne rzeczy. Powiem taka ciekawostka tobie, że u mnie niektóre strony, czy nawet nie niektóre strony, nawet takie tunele Twitterowe, które mam pobudowane, to żeby było śmiesznie, na tych tunelach są czasami wideo, może znaleźć z 2014, 15, 16 roku, tak? To jest, czasami ludzie się mówią, wow, jak na tym wideo inaczej wyglądałeś niż później na webinarze, mówię, no tak, świetnie, tylko widzisz stare wideo. Oczywiście ja te wideo muszę pozmieniać, natomiast mówię ci o tym, że pewne elementy, to jest też wchodzę w inny temat, tak, ale automatyzacji biznesu powoduje to, że raz nagrane wideo, które było wcześniej nagrane, po prostu działa, funkcjonuje. Tutaj pamiętam, jak dzisiaj, jak robiłem te nagrania tutaj, dokładnie do jakiegoś tam jednego z moich szkoleń i o tych szkoleniach, jak powiem tobie później. Teraz idąc dalej, kiedy masz silny markę, kiedy masz silny wizerunek, ludzie sami ustawiają się w kolejkę po to, co ty masz, po to, co ty chcesz sprzedawać. I tak najprościej w świecie wtedy działo się u mnie, czyli zacząłem przyciągać ludzi, zacząłem sprzedawać te swoje konsultacje za kilka tysięcy złotych, kiedy tak naprawdę stosunkowo niedługo, czyli nie byłem na tym rynku 25 lat, nie studiowałem przez 5 lat pewnych rzeczy, ale zacząłem sprzedawać wtedy swoje rzeczy, dlatego że zacząłem budować swoją silną markę. I teraz chciałbym ci przejść do tematu, który się nazywa projektowanie marki. I tutaj powiem tobie, jak sobie taką markę zaprojektować, czyli od czego zacząć, żeby ta marka u ciebie zadziałała jeszcze lepiej niż u mnie. Dlaczego jeszcze lepiej niż u mnie? No bo gdybym ja dzisiaj wiedział to, co ci teraz mówię i pewne elementy bym zastosował i notował, to bym po prostu miał dużo lepsze efekty. Jeżeli chodzi o projektowanie marki, to zapisz sobie takie, to zapis będą trzy punkty, więc możesz sobie wziąć teraz długopis, zapisać sobie trzy punkty, ponieważ całe projektowanie marki będzie w trzech podpunktach.